tam omówimy filtrację narurową do mojego akwarium. 720 litrów w standardowych rozmiarach, 260x60. Wejście do filtrów mechanicznych zrobione z rur 32 mm, po to, żeby wejście było niestłumione w żaden sposób. Później przejście mamy na 3/4 cala przed pompą. Za pompą mamy zawór do spuszczania wody, który nie będzie pewnie potrzebny do niczego. Żona, chcesz być w internecie? Tu mamy filtr narurowy 20-calowy na bypassie. Tak wygląda. Żona się cieszy z nowego akwarium. Końcówka, tak jak wiedzono. Proszę bardzo. Następny filtr 10-calowy już. Zamontowany tak jak FBF. Po to, żeby zwiększyć przepływ przez złoże filtracyjne. Pewnie na poligen będzie. Przechodzimy dalej. Tutaj ciekawostka będzie. Tu będzie ciekawostka. Wejście ciepłej i zimnej wody. Będzie mieszane. Zawór antyskażeniowy. Po to, żeby w razie braku wody w układzie woda z akwarium się do instalacji domowej nie dostała. Zawór grzybkowy do precyzyjnego regulowania podmian wody. Mamy bardzo precyzyjny system dozowania wody. I to chodzi tutaj stąd już dalej później do akwarium. Akwarium na razie nie ma. Tyle co się mogę pochwalić, tyle jest stworzone. Podpora jeszcze nie gotowa, ale będzie, także nie ma strachu, nic się nie zawali. Tak to wygląda w innej perspektywie. Tyle co mogę pokazać na dzień dzisiejszy. I stała się światłość. Tak wygląda układ elektroniczny, który nie powinien nigdy tak wyglądać. Ale wszystko działa, wszystko spięte. To jest sterownik, który rozpala nam płynnie diody LED. Miało być płynnie, nie jest do końca płynnie na początku, później to lepiej wygląda. A to mamy drivera. Badamy napięcia, co się dzieje. W tej chwili mamy 8,70, czyli mamy nominalną moc 700 mA na każdą diodę. Są dwie pęte po 3 diody, dlatego mamy 8,7 w tej chwili, czyli 700 mA na jedną diodę. Powiem tak, przy tym napięciu jest tyle światła, że sufit pokoju tak jeszcze nigdy nie wyglądał. Naprawdę jest bardzo dużo światła przy mocy w tej chwili 12 W. Z 6 diod XML2. Temperatura na profilu niecałe 25 stopni. Co będzie dalej? Zobaczymy. Rura dość zacna. 100 na 25 mm. Także podejrzewam, że nawet nie będzie chyba trzeba ją chłodzić wodą. Mamy nominalne światło, bardzo dużo go jest. Widać, rozpala się. Powoli. Bardzo powoli się rozpala. Nie powinno osiągnąć więcej jak 10 V. To będzie moc maksymalna diod. Więcej nie przekraczamy, żeby nie zepsuć. Co będzie, zobaczymy. Ale światło jest na tyle dużo, że więcej nie będziemy chyba stosować już w akwarium. Dojdą tylko 3 Royal. Zobaczymy, jak będzie wyglądać we wodzie. Na razie nie kupujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lampa wyszła fajnie. Dzięki namowie Sir Jaro.
chciałem kupić naświetlacze LED. Wiem, że nie kupiłem i dobrze zrobiłem. Polecam wszystkim. Światła bardzo dużo. Myślę, że jak na pierwszy raz wyszło całkiem przyzwoicie. Tu kawałek serpentinitu. Ciężko objąć całe, bo dość długie. Oczywiście użyte materiały. CR65. Baniak w końcu stanął na miejscu. Wygląda dość ciekawie. Według mojej oceny. Z tyłu fedry górnicze w baniaku wyglądają według mnie znacznie lepiej. Choć mi i tak się podobało. Jeszcze nieskończone. Trzeba pozakładać jeszcze wlot do filtra. Ale ogólnie według mnie stan zadowalający na dzień dzisiejszy. Trochę tutaj nam aparat fiksuje, prześwietla to. Nie wygląda to tak. W rzeczywistości bardziej tak wygląda. Choć też jest inny kolor. Kamieszki bardzo ładne. Efekt zadowalający. Według mojej oceny oczywiście.
Jeszcze nie ma obramowania, ale będzie. Proszę.